Dzisiaj małe porównanie. Co będzie lepsze? Czy Shure SM58 mikrofon za 400 kilkadziesiąt złotych, czy też może Behringer XM8500 mikrofon za około 100 zł? Cześć, witam Cię serdecznie na stronie jakzrobićpodcast.pl. Dzisiaj mały test. Chciałem Wam pokazać, jaka jest różnica pomiędzy dwoma mikrofonami. Jednym z nich to jest Shure SM58, mikrofon, którego używam na co dzień i do nagrywania podcastów, i również do nagrywania tych filmów, które oglądacie na mojej stronie. I drugi z nich to jest Behringer XM8500. Jaka jest między nimi różnica w cenie, w jakości, w głośności? Zobaczmy, porównajmy te dwa mikrofony i powiem Wam, który ja osobiście bym wybrał. Na początek Shure SM58 to jest mikrofon, którego używam na co dzień. To jest mikrofon tak naprawdę sceniczny, klasyka mikrofonów dynamicznych, mikrofon znany bardzo dobrze praktycznie każdemu, używany na każdej scenie, używany podczas każdego koncertu, również bardzo często używany przez podcasterów. Jest to naprawdę bardzo popularny mikrofon. Charakterystyka kardioidalna, czyli generalnie ściąga tutaj z przodu, z tyłu prawie wcale, bardzo mało. Czasami troszkę oczywiście się zdarza, to jak każdy mikrofon, natomiast generalnie te dźwięki z tyłu są nierejestrowalne. Ten mikrofon kosztuje w Polsce około 400 kilkudziesięciu złotych. On jest sprzedawany w takim futerale skórzanym. Do tego jest nie konkretnie akurat ten egzemplarz, ale tego typu mocowanie do statywu i opaska na kabel. I to jest w zestawie. Na Amazonie taki mikrofon kosztuje, na niemieckim Amazonie kosztuje około 140 euro. No to wychodzi akurat trochę drożej niż w Polsce. Natomiast tak 400-450 w tych granicach to jest cena w naszym sklepie. Drugi mikrofon to jest Behringer XM8500. Mikrofon, który również ma charakterystykę kardioidalną, czyli również to, co zbiera, to są te dźwięki z przodu. Praktycznie nie rejestruje dźwięków z tyłu, także tutaj nie ma praktycznie między nimi, przynajmniej w tej kwestii, różnicy. Jest to mikrofon, który może nie jest już tak popularny jak Shure, natomiast też spotykam się z takimi mikrofonami wśród chociażby podcasterów gdzieś na zachodzie, czy wśród amatorskich rozgłośni radiowych. Jeżeli chodzi o cenę, to jest on dużo, dużo tańszy, ponieważ ten mikrofon kosztuje w tej chwili na Amazonie. Dzisiejsza cena, sprawdzałem przed nagraniem tego filmu, dzisiejsza cena to jest około 20 euro. To jest jakieś mniej więcej 80-85 zł. W Polsce, gdyby chcieć go kupić u nas, to wychodzi od 100 mniej więcej do 120-130 zł, w zależności od sprzedawcy. Oczywiście ja cały czas mówię o kosztach samych urządzeń bez kosztów wysyłki. I ten mikrofon sprzedawany jest w pudełku. To jest fajna rzecz. Behringer sprzedawany jest w twardym, sztywnym, konkretnym pudełku, również z mocowaniem do statywu. I to pudełko pozwala na noszenie tego mikrofonu gdzieś. W momencie, jeżeli nagrywamy gdzieś w plenerze, jeżeli nagrywamy podcast z kimś, mamy dwa takie mikrofony, to jest dużo wygodniej, dużo bezpieczniej przede wszystkim te mikrofony przemieszczać z miejsca na miejsce. No Shure niestety wychodzi z założenia, że nic takiego nie potrzebujemy. Behringer na szczęście tego typu pudełka daje. Na zmianę słyszysz raz dźwięki rejestrowane przez jeden mikrofon i raz dźwięki rejestrowane przez drugi mikrofon. One oba w tej chwili są podpięte bezpośrednio, bez żadnych dodatkowych urządzeń, do mojego rejestratora Tascam DR40. Oba kanały na Tascamie ustawione są w identyczny sposób. Żadnego wzmocnienia, żadnej edycji. Tutaj nic zupełnie z tym dźwiękiem nie robię. Ja wiem, że publikowanie tych filmów na YouTube powoduje na pewno jakąś tam kompresję tego dźwięku, na pewno jakąś zmianę. Natomiast nagranie prezentowane jest bez edycji. Tak więc to, co słyszysz, to jest dokładnie to, co te mikrofony w tej chwili rejestrują. Oba mikrofony mają bardzo podobny zakres. Oba działają mniej więcej od 50 Hz do 15 kHz, więc tak naprawdę teoretycznie powinny one być bardzo podobne, jeżeli chodzi chociażby o jakość nagrywanego dźwięku, jeżeli chodzi o zakres częstotliwości. I jak słychać, nie do końca tak jest.
O ile bardzo podoba mi się dźwięk rejestrowany przez Shure'a, jest dosyć głęboki, jest taki po prostu fajny, jest przyjemny do słuchania, o tyle no, mam mieszane uczucia, jeżeli chodzi o Behringera. Zresztą słyszysz w tej chwili, jaka jest między nimi różnica i moim zdaniem ta różnica między tymi mikrofonami jest jednak stosunkowo duża. I w momencie, gdybym teraz miał zdecydować na któryś z tych mikrofonów, no to powiem ci, że ta różnica właśnie w głosie spowodowałaby, że poważnie bym się zastanowił, czy aby na pewno kupować Behringera. Jeżeli chodzi o inne porównanie tych mikrofonów, to jest ta sama charakterystyka kierunkowa, to jest ten sam zakres częstotliwości. Różnią się wzmocnieniem, tutaj się zdecydowanie różnią wzmocnieniem. To też nie jest jakaś wielka różnica, natomiast Shure nagrywa ciszej. Behringer nagrywa zdecydowanie głośniej, w związku z czym też i potrzebuje mniejszego wzmocnienia, mniejszego gaina później na mikserze, czy też mniejszej korekty po nagraniu już potem na komputerze. Natomiast wydaje mi się, że rejestruje przez to dużo więcej szumu. Zresztą posłuchajcie. Posłuchajcie przez chwilę, kilka sekund szumu pustego pomieszczenia, czyli tylko i wyłącznie takiego szumu rejestrowanego przez mikrofon, wewnętrznego szumu mikrofonu. I najpierw może Shure SM58. A teraz również odrobina ciszy z mikrofonu Behringer XM8500. Specjalnie z mojego mikrofonu zdjąłem popfiltr, żebyście słyszeli też, jaka jest różnica w rejestrowaniu tych tak zwanych głosek wybuchowych. Teoretycznie Shure ma wbudowany popfiltr w środku. Ja wiem, że ten popfiltr w środku wbudowany to jest niewiele warty, bardzo cieniutki kawałek gąbki. Nie wiem jak Behringer, nie demontowałem, nie rozkręcałem tego mikrofonu, więc nie sprawdzałem, co jest w środku. Czy pod siatką jest cokolwiek zamontowane, czy nie. Natomiast no myślę, że sami możecie w tej chwili ocenić, jaka tak naprawdę jest różnica w jakości dźwięku między tymi dwoma mikrofonami. Oba nagrywane są w identycznych warunkach w tej chwili. Nawet użyłem dokładnie takich samych kabli. Specjalnie odpiąłem jeden z kabli, miałem przypięty przy moim stojaku. Specjalnie go odpiąłem, żeby były idealne, identyczne kable, identyczne warunki nagrywania. No, moim zdaniem Behringer wypada dużo słabiej. Tylko teraz pytanie, czy to dużo słabiej w jakości tego dźwięku tak naprawdę warte jest dosyć dużej jednak różnicy w cenie? Ponieważ Behringer kosztuje w okolicach 100 zł, Shure kosztuje powyżej 400 zł, czyli za jednego Shure'a możemy mieć 4 Behringery. Jest to duża różnica w cenie i w momencie, gdybym miał w tej chwili wybierać, który z tych mikrofonów byłby lepszy, jeżeli chodzi o jakość dźwięku, no to zdecydowanie moim zdaniem tutaj wygrywa Shure i Behringer po prostu odpada w przebiegach. Natomiast no właśnie ta cena, 300 czy też 300 kilkadziesiąt złotych różnicy w cenie, to jest bardzo duża różnica i musicie sobie sami odpowiedzieć na pytanie, czy ta różnica w jakości, którą w tej chwili słyszycie, warta jest aż takiej różnicy w cenie. Jeszcze może mały test, jak działa charakterystyka kierunkowa w obu tych mikrofonach. Shure SM58. Tak brzmi dźwięk, gdy trzymam mikrofon przodem do siebie. Tak jest mniej więcej pod kątem 90 stopni. I w ten sposób rejestrowany dźwięk pod kątem 180 stopni całkowicie z tyłu. I w momencie, jakbym to przechylił na boki, to oczywiście tutaj różnicy nie powinno być żadnej. Również w ten sam sposób powinno to działać. Charakterystyka kierunkowa mikrofonu Behringer XM8500. Tak działa, gdy mówię bezpośrednio do mikrofonu. W tej chwili mikrofon obracam, jest około 90 stopni i dźwięk rejestrowany z tyłu, czyli około 180 stopni od membrany mikrofonu. Z powrotem powrót i po bokach również ta różnica będzie mniej więcej taka sama. I co myślicie o różnicy w jakości dźwięku? Czy waszym zdaniem różnica w jakości warta jest różnicy w cenie? Tu musicie ocenić już sami. Ja mam jeszcze kilka innych mikrofonów, które przy okazji chciałbym wam zaprezentować. Może nie za tydzień, ale na pewno za 2 tygodnie pojawi się jeszcze jeden test porównawczy innego mikrofonu. Na razie nie zdradzę szczegółów jakiego, ale też będzie to egzemplarz dużo tańszy od Shure'a. Natomiast jakościowo
a zresztą sami zobaczycie. Jeżeli jesteś tu pierwszy raz, zapraszam oczywiście serdecznie do subskrybowania kanału na YouTubie i do regularnego odwiedzenia strony jakzrobićpodcast.pl. Co tydzień staram się publikować nowy film, którym rozwiązuję kolejny problem. Problem, z jakimi mogą borykać się początkujący podcasterzy. Zapraszam serdecznie.